drzwiami z niespokojną duszą, nad wrażliwością światła sceny kuszą, odpychamy medialny łoskot, zmagamy się z kolejną burzą, która gdzieś w nas samych jest tylko sobie a muzą i gdzieś ma plany. Ciągle ruszamy na podbój nowych krain, coś ciągle pcha do przodu nas, chcemy być pierwsi jak Gagarin. Wieczne wagary odłożonego życia i różowe okulary, przez nie cały świat jest do zdobycia. To fikcja, uda, tak się wydaje nam w chwili euforii, po wszystkich trudach, upadkach, do których jesteśmy zdolni, licząc na to, że się uda, zbudujemy swój pomnik, że każda trudność to próba, że karma nie zapomni. To często zguba, kolejny krok w drodze na szafot, przeżuwacze mają ubaw, pytają po co to, na co to. Zapalasz szluga od szluga, wychodzisz od nowa zacząć, przeżuwacze mają ubaw, ze śmiechu płaczą. Budzę się w środku nocy i boję się o jutro, czy wystarczy mi moc, żeby dalej grać. Twój spokojny oddech pozwala znowu usnąć, ale gdzieś z tyłu głowy ciągle czai się strach. I nie wiem co mam robić z tą pokusą otworzenia, czy to czysty egoizm, czy też szlachetny fach. I czy należy gonić ciągle kolejne marzenia, czy coś zostanie po nich, czy wszystko pójdzie w piach. Wbija w rzeczywistość klina myśli plącząc, bo ta zażyłość tak nas przy sobie trzyma, że nie sposób tego zmienić. Nie sposób się nie spinać, nie przyjmować ciosów, demyt. Każde nie to sztylet w serce, a kres wzajemności jak namiastka życia w piekle. Życie jest piękne, bo je mocniej chłonę i bardziej wzrusza. Tęsknię za swoim miejscem, za drugim domem i kiedy mogę tam ruszam. Rozumiem tych co mają albo mieli jeszcze gorzej, a spalił ich syf krążący po ich życia drodze. Nie unosili powiek, żyli według swego wnętrza. Z czasem ten zamknięty obieg obumierał z braku powietrza. Ja chcę być panem sam sobie, tak chcę żyć w grupie. Chociaż to kiepski plan, gdy odtrącają cię starzy kumple. Dlatego szukam białych plam na tym szarym płótnie. Ludzi, z którymi żyję, gram i myślę o jutrze. Budzę się w środku nocy i boję się o jutro. Czy wystarczy mi mocy, żeby dalej grać? Twój spokojny oddech pozwala znowu usnąć, ale gdzieś z tyłu głowy ciągle czai się strach. I nie wiem co mam robić z tą pokusą otworzenia, czy to czysty egoizm, czy też szlachetny fach. I czy należy gonić ciągle kolejne marzenia, czy coś zostanie po nich, czy wszystko pójdzie w piach. Budzę się w środku nocy i boję się o jutro. Czy wystarczy mi mocy, żeby dalej grać? Twój spokojny oddech pozwala znowu usnąć, ale gdzieś z tyłu głowy ciągle czai się strach. I nie wiem co mam robić z tą pokusą otworzenia, czy to czysty egoizm, czy też szlachetny fach. I czy należy gonić ciągle kolejne marzenia, czy coś zostanie po nich, czy wszystko pójdzie w piach.